Halo, dzień dobry Państwu. Tytus Adamczewski z tej strony. Poprosiłbym tylko, żeby ktoś z Państwa napisał: widać, świetnie, słychać również. Super, bardzo dziękuję Panie Wojciechu. Zatem zgodnie z deklaracją zaczynamy punktualnie, 10:30. Dziękuję raz jeszcze, że znaleźli Państwo czas na dołączenie się do tego webinaru. Tematem tej prezentacji będzie przedstawienie korzyści, jakie użytkownik otrzymuje poprzez posiadanie zdalnego monitoringu pomp. Ale najpierw pokażę Państwu agendę dzisiejszego spotkania. Zaczniemy od podstaw dotyczących systemu monitoringu. Uprzedzam, że będą to naprawdę takie podstawowe informacje. Nie będę tutaj wielce się wdawać w zagadnienia techniczne. Bardziej chciałbym, żeby po tej prezentacji, bo taki też jest tutaj cel tego mojego wystąpienia, żebyście Państwo mieli taki obraz tego, co to jest ten monitoring, po co go się stosuje, co trzeba zrobić z danymi urządzeniami, żeby móc skorzystać z monitoringu i jaki jest efekt końcowy. Zatem, tak jak wspomniałem na początku, omówię króciutko podstawy dotyczące systemów monitoringu. Później przejdę naturalnie do naszych urządzeń i pokażę, jakie one oferują możliwości, jeżeli chodzi o komunikację. Następnie pokażę, jakie elementy należy wykorzystać, aby nasze pompy zaczęły współpracować z systemami wizualizacji, a następnie pokażę Państwu obecne nasze referencje, plus omówię ekran użytkownika, jak konkretnie wygląda taka wizualizacja dla użytkownika końcowego. Dobrze, to zacznijmy od samej integracji. Zagadnienia integracji. To sformułowanie, stwierdzenie może być już, jest coraz częściej używane i ma na celu pokazania idei połączenia urządzeń wykonawczych, jak i w naszym przypadku są pompy, z całą instalacją w danym obiekcie, jako jedną dużą całość. I teraz same pompy to jest za mało, żeby zaczęły ze sobą współgrać. Potrzebne są do tego sterowniki i to w całości tworzy nam układ, za pomocą którego możemy zobaczyć, co się dzieje w naszej instalacji. W przypadku zastosowań z pompami używa się do tego takich systemów dwóch, głównie SCADA i BMS. Efektem działania tych systemów jest to, że użytkownik na panelu operatorskim, bądź na monitorze komputera, bądź też za pomocą powiadomień w aplikacji mobilnej, jest w stanie zobaczyć, co dzieje się z jego urządzeniami w danej instalacji. Z racji tego, że te instalacje wszelkiego typu, od ściekowych po budynki przemysłowe, są w dzisiejszych czasach bardzo rozległe, bardzo dużo urządzeń jest podłączonych do takich instalacji, no to takie manualne, że tak powiem kolokwialnie, ogarnięcie wszystkich tych elementów, no byłoby bardzo trudne, a tu za pomocą jednego systemu SCADA czy BMS jesteśmy w stanie zobaczyć, co się dzieje z naszymi urządzeniami bądź fragmentami instalacji, siedząc w jednym miejscu praktycznie. Celem stosowania takich rozwiązań, poza tym, że wszystko widzimy w jednym miejscu i mamy pogląd, co się dzieje z naszymi urządzeniami, jest oczywiście zminimalizowanie przestojów, ponieważ no, łatwo sobie wyobrazić, że mając z jednego miejsca zdalny podgląd, co się dzieje na przykład z naszymi pompami na dość dużym obszarze, jeżeli wystoi jakiś niepokojący stan alarmowy bądź ostrzeżenie, no możemy zareagować natychmiast, możemy zminimalizować przestój wynikający z tego, że dość długo trwa
trwałaby identyfikacja problemu, w którym miejscu, tak będziemy wiedzieć od razu, co się dzieje. Łatwa konserwacja, będziemy posiadać za pomocą wizualizacji informacje na temat stanu pompy, godzin przepracowanych, natężenia prądu itd., itd. Te elementy mogą wpłynąć na to, że będziemy mogli podjąć odpowiednią decyzję w odpowiednim czasie. O identyfikacji alarmów już poniekąd wspomniałem, że no, różne systemy, tu, o których mówimy, mają możliwość powiadomienia użytkownika, czy to na ekranie takiej wizualizacji, czy poprzez wysłanie wiadomości mail, SMS, bądź też wiadomości push w naszej aplikacji mobilnej o niepożądanym stanie, na który musimy zareagować. No i mamy też zapisywanie wszystkich informacji, czyli dane historyczne, które pozwolą nam na analizowanie pewnych wydarzeń wstecz. No takie dane historyczne, logi alarmów, no to są dane bardzo w zasadzie bezcenne, jeżeli chodzi o zarządzanie dużymi instalacjami, dużymi obiektami. Wspomniałem tutaj o zagadnieniach SCADA i DMS. To już tak słowem takiego wyjaśnienia, SCADA to jest taki system informatyczny stosowany do monitorowania wszelkich procesów. To monitorowanie polega na tym, że dane są ściągane z naszych elementów wykonawczych, takich jak silniki w pompach, z czujników temperatury, ciśnienia i tak dalej. I te wszystkie dane są przetwarzane przez oprogramowanie w specjalnych tak zwanych sterownikach i następnie są udostępniane użytkownikowi w formie tak zwanej wizualizacji, czyli te wszystkie surowe dane techniczne są pokazywane w formie obrazów, jakichś takich bardziej przystępnych informacji graficznych. Zatem SCADA jest takim najbardziej rozbudowanym systemem do nazwijmy to potocznie, monitoringu i jego taką, nazwijmy to wariacją, wykorzystywaną tutaj właśnie w aplikacjach pompowych jest BMS, czyli system zarządzania budynkami, gdzie zajmujemy się nie nadzorowaniem jakiegoś procesu, ale działaniem wszelkich urządzeń i instalacji w budynku, bądź też na jakimś obiekcie. I te dwa hasła SCADA BMS, one czasami są używane trochę zamiennie. No, tak naprawdę należy tylko pamiętać, że SCADA bardziej jest zorientowana na procesy technologiczne, a BMS no, to jest typowe rozwiązanie budynkowe. Te dwa obszary są pokrywane przez produkty, jakimi są pompy. Zatem dlatego o tych zagadnieniach tutaj mówię. Chciałbym też pokazać Państwu strukturę działania takiego systemu monitoringu, czy to SCADA, czy to BMS. Istotnymi elementami są na początku system, nasz główny komputer, serwer, można to różnie nazywać, w którym przedstawiane są już przetworzone dane. Dane te, zanim zostaną pokazane użytkownikowi na monitorze, są zbierane i przetwarzane w tak zwanych sterownikach. Zwykle są to sterowniki swobodnie programowalne PLC, ale nie zawsze. No tak, tylko żeby ten sterownik wiedział, co się dzieje w danej instalacji, no musi dostać informacje z elementów tak zwanych peryferiów, czyli w naszym przypadku są to pompy, jako element wykonawczy oraz różnego rodzaju przetworniki ciśnienia, temperatury, przepływomierza. I te wszystkie elementy są ze sobą połączone. Mówię o tym, ponieważ w dalszej części prezentacji pojawi się kilka takich zagadnień technicznych, które no, chciałbym tutaj od samego początku wyjaśnić. W celu przesłania informacji z takich peryferiów do sterowników korzysta się z tak zwanej magistrali danych. Fizycznie jest to po prostu zwykle przewód, który łączy ze sobą te urządzenia. W tym przewodzie przesyłane są
informacje, dane z tych urządzeń, które trafiają do sterowników. Tam specjalne programy napisane przez automatyków przetwarzają te informacje i dalej przekazywane są do naszego głównego komputera. Tak w bardzo dużym skrócie wygląda struktura systemu monitoringu. W dalszej części tej prezentacji pokażę zagadnienie monitoringu zestawów hydroforowych na przykładzie wersji wariantu Hydro Multi E, gdzie pewne te elementy się pojawią, dlatego bardzo zależało mi, żeby tutaj Państwu pokazać tą podstawową strukturę. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym przejść jeszcze tutaj przez zagadnienia, które pojawiają się w różnych działach, w dziale na przykład budownictwa, informacje, które potrzebuje administrator budynku na temat jego pomp, to mogą być przepływ, objętość, zużycie energii, ciśnienie, temperatura, status pompy, ewentualne błędy. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli na informacje, które są potrzebne w przemyśle, czyli w zakładach produkcyjnych, no to tutaj służby utrzymania ruchu są zainteresowane informacjami na temat ciśnienia, przepływu, tego czy pompa w danej linii produkcyjnej pracuje bądź nie, czy są jakieś błędy itd. Zatem widzicie Państwo, że w zależności od, że tak powiem, branży, wymagania co do danych, które użytkownik końcowy, którymi jest zainteresowany, są różne. Istotne jest to, żeby urządzenie, jakim jest pompa, dostarczało tych różnych informacji w zależności od wymagań danej branży, żeby to urządzenie było uniwersalne pod względem dostarczania tych danych. I teraz zobaczmy, jakie możliwości oferują pompy, no w naszym przypadku pompy Grundfos, przy komunikacji. Jeżeli chodzi o pompy Grundfos, wyróżniłbym tutaj trzy zasadnicze grupy form komunikacji. Wszystkie te grupy, które zaraz tutaj Państwo zobaczycie na tym slajdzie, oparte są o tak zwany protokół Genibas. Ten protokół Genibas to jest nic innego jak taki standardowy język, którym nasza pompa komunikuje się z tymi trzema wspomnianymi tu przeze mnie formami komunikacji. Mówię o tym dlatego, że każda z tych form komunikacji będzie bazować na tym, co pompa sama sobie odczyta na podstawie czujników, które będą do niej dołączone, co jak te informacje zostaną przetworzone w sterowniku, który znajduje się na pompie, no i udostępnione w różny sposób, trzy różne sposoby. Pierwszym sposobem, który tutaj chcę wspomnieć, to jest aplikacja Grundfos Go. Aplikacja Grundfos Go to jest darmowa aplikacja, która pozwala nam połączyć się z naszą pompą Grundfos za pomocą albo komunikacji radiowej, albo podczerwieni. I pozwala nam na sprawdzenie, co się w danym momencie dzieje z naszą pompą. Mamy tam taki prosty panel użytkownika, gdzie możemy odczytać status pompy, różne informacje dotyczące pracy pompy, ale możemy też wprowadzać nastawy, zmieniać różne parametry, konfigurować tą naszą pompę, na przykład podłączenie nowego przetwornika, bądź też zmianę trybu pracy, sposobu regulacji, wartości zadanej, to wszystko możemy dokonać za pomocą aplikacji w telefonie. Oczywiście te informacje, które w aplikacji są pokazywane na ekranie telefonu, no nie biorą się znikąd. One się właśnie biorą z tego, że nasza pompa Grundfos ma ten swój sterownik nabudowany i w nim jest ten protokół Genibas, który jest tutaj przekazywany drogą radiową do naszej aplikacji w telefonie. I to jest pierwszy sposób komunikacji. Drugi sposób komunikacji to jest dość taki standardowy sposób z wykorzystaniem wyjść cyfrowych i analogowych. Wejść i wyjść.
To są tak zwane połączenia twardo-drutowe, czyli mamy wyjścia przekaźnikowe, gdzie zwierane są styki i efektem tego jest, że na przykład mamy informację, jest alarm, nie ma alarmu. Pompa pracuje, pompa nie pracuje. Jest ostrzeżenie, nie ma ostrzeżenia. Takich wyjść standardowo nasze pompy mają dwa i pozwalają na takie proste sygnalizowanie zadanych jakichś funkcji typu właśnie stan pracy, alarm, ostrzeżenie. Jest jeszcze tam szereg innych funkcji, które można przypisać do takiego wyjścia przekaźnikowego, w zależności oczywiście od typu pompy. Ale te informacje też się nie biorą znikąd, one też się biorą z tego, że pompa przetworzyła informacje i sterownik zezwala na zwarcie takiego wyjścia przekaźnikowego bądź nie. Trzecim wspomnianym już, bo wspomniałem, że są trzy takie formy, trzecim sposobem komunikacji to jest najbardziej zaawansowany sposób komunikacji z pompą i ze światem zewnętrznym, jest to wykorzystanie magistrali danych. I do tego za chwilę dojdziemy, gdzie trochę bliżej omówię każdy z tych sposobów, ale zacznijmy od Grundfos Go Remote. Na tym slajdzie chciałbym raz jeszcze pokazać, do czego służy ta aplikacja i co możemy za jej pomocą zdziałać. Podstawą do używania aplikacji Grundfos Go jest urządzenie mobilne, czyli nasz telefon z systemem iOS lub systemem Android. Może to być smartfon albo nawet tablet dla wygody większego wyświetlacza. Elementem kolejnym, niezbędnym, jest sama aplikacja mobilna, nazywa się Go Remote. Jest to darmowa aplikacja do pobrania ze sklepu Play albo ze sklepu iOS. I tu na tym etapie zachęcam Państwa, jeżeli nie macie jeszcze w swoich telefonach czy urządzeniach mobilnych takiej aplikacji, to możecie nawet teraz w trakcie albo po tym webinarze zachęcam do ściągnięcia sobie tej aplikacji, ponieważ nie mając fizycznie możliwości połączenia się z pompą, jesteście Państwo w stanie wybrać tryb demonstracyjny i po prostu pobawić się. Ta aplikacja jest naprawdę intuicyjna, jest po polsku. Na każdym etapie jest możliwość skorzystania z pomocy, gdzie w takim dymku na ekranie pojawia się wytłumaczenie danego pola, danej funkcji, danego przycisku. I no, mówię, z tego miejsca zachęcam do zainstalowania sobie tej aplikacji i pobawienia się nią. Kolejnym elementem potrzebnym do tego, aby połączyć się z pompą, jest tak zwany interfejs mobilny. W tej chwili firma Grundfos oferuje tylko jeden interfejs tak mobilny, jest to wersja EMI 301. Wersja EMI 301 łączy się z naszym telefonem za pomocą Bluetootha, a z naszymi urządzeniami są dwa sposoby komunikacji. Z nowszymi urządzeniami, które mają wbudowany moduł radiowy, zachodzi ta komunikacja za pomocą protokołu radiowego. Mamy możliwość połączenia się z urządzeniami, które posiadają tylko port podczerwieni, to na przykład jest takie zabezpieczenie silnikowe MP204 albo silniki MGS starszego typu, łatwo je poznać, bo zwykle są czarno-szare. Te urządzenia mają tylko port podczerwieni i ten interfejs komunikacyjny pozwala nam na połączenie się z całą gamą tych produktów. Czyli fizycznie, jeżeli chcemy się połączyć, to trzymamy w jednej ręce telefon, bądź możemy go położyć na stoliku. Gdzieś obok nas w zasięgu Bluetootha musi być interfejs mobilny, który możemy na przykład trzymać sobie w kieszeni i drogą radiową łączymy się z naszymi urządzeniami. No jak Państwo widzicie, wymaga to jednak tego, aby z racji na ograniczenia w działaniu takiego protokołu Bluetooth, no ten dystans między nami a urządzeniami może być tak do powiedzmy 5, góra 10 metrów w zależności od pomieszczenia. Zatem zmierzam do tego, że aplikacja Grundfos Go Remote jest jakąś formą monitorowania pompy, ale to jest takie monitorowanie ad hoc, czyli
tu i teraz przyjdziemy do pomieszczenia, gdzie są pompy i łączymy się z nimi w danym momencie i patrzymy, co się dzieje. Jeżeli wyjdziemy już sobie poza obieg, no to już stracimy tą komunikację. Chciałbym tutaj też wspomnieć, że firma Grundfos no, idzie z duchem czasu i są już urządzenia, takie jak na przykład pompa Alfa 3, bądź też teraz się nazywa Alfa 2, jak dobrze pamiętam, oraz nowe szafki sterownicze do pomp zatapialnych LC231, 241. Te nowe produkty umożliwiają nam komunikację bezpośrednio za pomocą protokołu Bluetooth, a więc nie jest potrzebny nam więcej już interfejs mobilny. Wiadomo, taki interfejs mobilny trzeba tak, najpierw kupić, potem przechowywać, nie zgubić, naładować, bo ma jakąś tam baterię w sobie i trzeba pamiętać o tym. Więc to może rodzi szereg jakichś, no może nie komplikacji, ale pewnych takich rzeczy, o których trzeba pamiętać, tak? No a z duchem czasu wszystko stara jednak się tutaj uprościć funkcjonowanie urządzeń i życie nas, konsumentów, użytkowników, zatem no, tak jak wspomniałem, pojawiają się już pierwsze produkty, dostępne są na rynku, które nie wymagają tego interfejsu komunikacyjnego, zatem jeżeli macie Państwo u siebie, czy to w domu, czy może już gdzieś na obiekcie, urządzenie Alfa 3, Alfa 2, bądź też szafki sterownicze serii LC2, 31, 241, to można się z nimi połączyć bezpośrednio, mając tylko telefon i zainstalowaną aplikację. Dobrze, tu mamy omówione pierwszy sposób komunikacji, taki ad hoc, czyli tu i teraz, stojąc w niewielkiej odległości od pompy. Wspomniałem też o wyjściu o formie komunikacji z wyjściami przekaźnikowymi, wyjściami cyfrowymi. Tak jak wspomniałem, jest to sposób dosyć już taki od lat 10 istniejący w branży, ale mający pewne ograniczenia. Mamy do każdego wyjścia dwa stany logiczne, jest, nie ma, 0, 1, które działają, które są wyzwalane dla danej funkcji. Mam tu na myśli, że na przykład wyjście przekaźnikowe może nam zadziałać, jeśli zostanie wykryty alarm na pompie, tak jak tutaj widzicie Państwo na tym przykładzie, bądź też jeżeli na przykład drugie wyjście przekaźnikowe będzie zaprogramowane, masz się zadziałać, jeżeli pompa zostanie zatrzymana. Zatem mamy tylko dwa wyjścia, dwa komunikaty możemy wystawić, że tak powiem, do zewnętrznych systemów, zewnętrznego naszego tutaj świata, w którym funkcjonujemy. Zatem rozwinięciem tego jest forma komunikacji z wykorzystaniem magistrali danych. I co nam daje, jaki jest efekt tego? Otóż korzystając z tej najbardziej zaawansowanej formy komunikacji, jesteśmy w stanie wydobyć z pompy bardzo dużą ilość informacji. Te informacje, które tutaj się pojawiają, to są informacje, które przetwarza sterownik na pompie i które udostępniane są w tak zwanej ramce danych danego protokołu. Dokument, w którym zebrane są wszystkie informacje na temat rejestrów, danych, które w pompie się zawierają, które są przetwarzane, są integralną częścią elementów, modułów komunikacyjnych, do których za chwilę dojdę w formie takiego dokumentu PDF, nazwanego w naszej nomenklaturze profil funkcyjny i tam zebrane są wszystkie informacje, które Państwo tutaj widzicie. Tych informacji jest naprawdę bardzo dużo od stanu pompy poprzez informacje na temat odczytu z przetworników, temperatury, ciśnienia. Mamy tutaj dostęp do informacji, nazwijmy to elektrycznych, czyli tego, co się dzieje z silnikiem, czyli zużytej energii, natężenia prądu, czasu pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie informacje trafiają następnie do sterowników i są podstawą do stworzenia wizualizacji, czego efektem będą na przykład wizualizacje zestawów hydroforowych,
które pokażę Państwu na końcowej prezentacji. Ale żeby wykorzystać ten najbardziej zaawansowany sposób komunikacji danych z wykorzystaniem magistrali, potrzebujemy dodatkowego elementu do dołożenia w naszej pompie. Są nimi moduły komunikacyjne CIM. CIM to z angielskiego Communication Interface Module. I teraz możecie Państwo zapytać, dlaczego w standardzie nie jest udostępniona taka forma komunikacji? Dlaczego? Dlatego, że tych standardów komunikacji jest bardzo, bardzo dużo w zależności od zastosowania. Nie wiem, czy są tutaj Państwo zorientowani, jeżeli chodzi o wersję tych protokołów komunikacyjnych, ale jest ich dość sporo na rynku i dlatego firma Grundfos postanowiła nie robić pompy z jednym uniwersalnym protokołem komunikacyjnym, który według firmy Grundfos mógłby być uniwersalny, ale na przykład nie sprawdzić się w jakimś innym zastosowaniu, tylko zostały stworzone moduły komunikacyjne, które można włożyć tak jak klocki Lego do sterownika w naszej pompie i połączyć się z odpowiednim protokołem. Może paść też pytanie, dlaczego są w ogóle te różne protokoły wykorzystywane. No tak jak wspomniałem, w zależności od obszarów, w których stosujemy naszą komunikację, są różne wymagania. I tak na przykład w dziale gospodarki wodno-ściekowej, gdzie wymaganiami są niezawodność, ale są urządzenia rozsiane na przykład na dużym obszarze, zatem są duże odległości i potrzebne jest zintegrowanie tych wszystkich elementów, no to tutaj sprawdza się protokół Modbus. Jak zresztą Państwo zobaczycie, ten protokół Modbus jest w sumie jednym z najbardziej uniwersalnych protokołów. Są też wersje Modbusa wykorzystujące sieć komórkową i akurat takie rozwiązanie wykorzystujemy obecnie przy naszych rozwiązaniach z monitoringu zestawów hydroforowych. W przemyśle na przykład wymagania są już trochę inne. Tam liczy się szybkość działania, no bo wyobrażamy sobie, że jednak te linie technologiczne, produkcyjne, no mają co prawda nawet i tam po parę dziesiąt, czy tam parę set metrów, ale mimo wszystko to nie są odległości typu dziesiątki kilometrów, tak jak w jakieś studzienki kanalizacyjne rozsiane po dużym obszarze. Więc w przemyśle te odległości są niewielkie relatywnie, wymagana jest szybkość, a więc ta komunikacja między urządzeniami musi być naprawdę bardzo sprawna i szybka, no i muszą być niezawodne ta komunikacja. Więc tutaj prym wiedzie protokół Profibus, Profinet, to są to rozwiązania firmy Siemens, ale mimo wszystko Modbus też po dokonaniu pewnych zmian w konfiguracji może być wykorzystywany. No i ostatnim tutaj działem, który chciałem przedstawić, to jest budownictwo, gdzie jednak wymagania też są znowu zgoła inne. Podstawą często jest cena, jednak cena tutaj gra dużą rolę. Integracja elementów w tym budynku no też jest bardzo istotna, bo tutaj łączymy przecież nie tylko pompę, ale też różne elementy, fragmenty instalacji, centrale nawiewno-wywiewne, może jakieś oświetlenie i tak dalej. Te wszystkie elementy no, muszą jednak być ze sobą zintegrowane, żeby trafiły tutaj do głównego naszego sterownika, gdzie wszystkie te informacje są dalej pokazane użytkownikowi w formie jakiejś wizualizacji. No i odległości w takim budynku, no wiadomo, liczone pewnie w setkach metrów bądź też kilometrach, ale mimo wszystko dalej to jest relatywnie niewielkie odległości, więc tutaj popularny protokół to jest BACnet, LON, to są dwa takie protokoły dedykowane głównie do zastosowań budynkowych, ale też, jak widzicie Państwo, po raz trzeci Modbus też się tutaj znalazł. I wszystkie te wersje protokołów komunikacyjnych Grundfos oferuje w postaci tych różnych zielonych płytek modułów komunikacyjnych. Teraz jeszcze pytanie, co robi taki moduł CIM? No wyobraźcie sobie Państwo, że próbują porozmawiać ze sobą dwie osoby. Jedna mówi w języku A, druga mówi w języku B. No ta komunikacja za bardzo im nie wyjdzie, czyli w osobnych językach. Dlatego często
To oczywiście jest przykład taki trochę trywialny, ale no, skorzysta się z pomocy tłumacza, interpretera, który tłumaczy język A na język B, żeby te dwie osoby się skomunikowały. Podobnie jest w przypadku naszych urządzeń. Jak wspomniałem na samym początku, pompy Grundfos domyślnie mają zaimplementowany język GeniBus. To jest ta podstawa do tego, żeby komunikować się ze światem zewnętrznym. Ale tak jak też wspomniałem, tych standardów komunikacji jest na świecie wiele. Zatem, żeby dopasować dany język, protokół komunikacyjny do danej zastosowania, zostały stworzone moduły CIM, które są niczym innym jak takim tłumaczem z języka GeniBus, którym standardowo mówią nasze pompy, na inny protokół standardowy wykorzystywany w aplikacjach SCADA BMS. I tutaj właśnie tymi standardowymi językami będzie wspomniany Modbus, BACnet, LON, PROFINET, PROFIBUS. Chciałbym jeszcze teraz powiedzieć kilka słów na temat fizycznie samych elementów tych modułów komunikacyjnych CIM i ich koncepcji stosowania. Koncepcja jest następująca. W urządzeniach, które posiadają tak zwany slot, czyli nic innego jak miejsce na to, żeby fizycznie włożyć tę zieloną płytkę do środka, stosuje się właśnie takie rozwiązanie, że tą płytkę wkładamy bezpośrednio. Są to sterowniki dedykowane CU352 lub CU362 bądź 354. Ewentualnie wszystkie nasze nowe pompy z silnikami MGE, wszystkie te urządzenia mają w sobie to miejsce, żeby pod pokrywą włożyć fizycznie ten moduł komunikacyjny CIM. Jest też grupa produktów, która nie ma tego miejsca na włożenie modułu CIM. Są to przetwornice MP204, czyli zabezpieczenie silnikowe, pompy dozujące, bądź też starszego typu silniki do pomp, te czarno-szare. I teraz, żeby się z nimi, żeby je wpiąć do naszej instalacji, do systemu automatyki, no, potrzebujemy tak zwanej, ja to nazywam potocznie przejściówką, czyli takiej obudowy jednostki, którą łączymy przewodem dwużyłowym z naszymi urządzeniami, a do środka wkładamy przewód, przepraszam, a do środka wkładamy moduł komunikacyjny CIM. Czyli tak, jest to taka no, swego rodzaju przejściówka z zasilaniem dla tego modułu CIM. Wszystkie te nasze urządzenia, przetwornica MP204, pompy dozujące czy starego typu silniki MGE na pompach muszą mieć w swoim, w tej części, gdzie się podłącza przewody i zasilanie, muszą mieć takie wyjście GeniBus A, Y, B. I to pozwala nam na podłączenie przewodu do tego C i U, do tej przejściówki i włożenia modułu komunikacyjnego. Tak w skrócie wygląda ta koncepcja stosowania tych modułów komunikacyjnych w urządzeniach firmy Grundfos. Jeszcze tylko słowo wyjaśnienie, jeżeli chodzi o nomenklaturę i oznaczenie produktu. CI oznacza Communication Interface, czyli interfejs komunikacyjny. Trzecia litera M jak moduł, czyli ta zielona płytka, bądź U to jest samo to czarne pudełko, w które wkładamy z kolei moduł CIM. Pierwsze dwie cyfry oznaczają typ protokołu, tutaj są te wspomniane, jest też kilka takich typowo serwisowych GeniBus w różnych wersjach, to w tej chwili Państwo nie musicie się tym przejmować. Ostatnia litera, zwykle cyfra jest zwykle 0, ale w przypadku wersji tych jednostek C i U, ostatnia cyfra może być jedynką, dwójką, trójką, co oznacza albo zastosowanie dodatkowego modułu wejść-wyjść, bądź też jest to dedykowane dla pomp z autoadaptem, bądź SQ Flex. To już są bardzo takie tam, no nie powiedziałbym może poboczne wersje, ale rzadziej spotykane
Wspominam tylko o tym, że są różne wersje. To po prostu wychodzi od wymagań klienta w danej aplikacji. Można dojść do takich wersji. No i teraz co? No, gdzieś te wszystkie informacje, o których mówię, muszą się znaleźć. No i znajdują się w tak zwanych tabelkach naszych, materiałach marketingowych. One oczywiście są na pierwszy rzut oka mało takie przystępne, ale pokazuję je Państwu po to, żeby powiedzieć, że w zależności od tego, jaki protokół komunikacyjny mamy wykorzystać, z jakim urządzeniem, to są te w tych tabelach, to jest taka tabela macierzowa, możemy wybrać sobie w prosty sposób, jakie rozwiązanie mamy zastosować. Przykładowo zatrzymałem się na Hydro Multi E. Powiedzmy, że chcemy zastosować protokół Modbus. Zjeżdżamy do protokołu Modbus. Tutaj są dwie wersje, TCP albo RTU. TCP to jest wersja Modbusa oparta na tak zwanej warstwie ethernetowej, czyli kabel jak do internetu. RTU to jest klasyczny RS485, czyli przewód dwużyłowy. No i teraz w zależności od tego, co mamy, mamy nasze urządzenie, musimy zdecydować, jaki protokół, pewnie wyjdzie wymagań klienta, bądź też z samej instalacji, która jest już w budynku, czy tam na obiekcie, no to wiemy, że musimy skorzystać z Modbus TCP. Według tabelki musimy wybrać CIM 500. Gdybyśmy chcieli na przykład połączyć urządzenie starszego typu silnik z czarno-szarym obudową silnika MGE i chcielibyśmy wykorzystać ten nasz protokół Modbus TCP, no tu widzimy, że musimy skorzystać z jednostki CIU, którą wkładamy moduł CIM. Zatem ta tabelka jest, przepraszam, dostępna w naszych materiałach marketingowych na stronie internetowej i w zasadzie pokrywa 100% naszych produktów. Elementy, które teraz już będziemy się zbliżać do ostatniej części tutaj tej prezentacji, czyli do pokazania referencji i przykładu monitoringu, to chciałbym jeszcze wspomnieć, że komponenty, które są potrzebne do zrobienia takiego monitoringu, możecie Państwo też znaleźć w naszym nowym cenniku, który znajdziecie na stronie grundfos.pl, następnie trzeba wybrać sprawdź cenę, no i tam będzie do pobrania w PDF-ie najnowsza wersja cennika, a tylko dla podpowiedzi podam, że te zabawki potrzebne do monitoringu i komunikacji znajdują się na stronie 168 w górę. No dobrze, i teraz chciałbym pokazać nasze referencje, dwie takie największe, to są, to co Państwo widzicie, to są monitoringi w spółdzielniach mieszkaniowych, gdzie w spółdzielniach tych zamontowane są zestawy hydroforowe do podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych i tych zestawów hydroforowych dane spółdzielnie mają sporo. No i tutaj wyszła, w sumie już lata temu, bo to pierwsze się zaczęły 2017, no z prośbą do nas, czy możemy zaproponować jakieś rozwiązanie, żeby te paręnaście zestawów hydroforowych można było, no, zobaczyć na jednym ekranie monitora. No i od tego się wszystko zaczęło. Monitoring w Krakowie funkcjonuje już od dobrych 3 lat. Jest tam zmonitorowane 13 zestawów hydroforowych. No i jak wygląda taki panel użytkownika? To jest ekran, który widzi użytkownik po zalogowaniu się na stronę www, bo dla klienta końcowego taki monitoring, który Grundfos może zaoferować, to jest, użytkownik dostaje dostęp przez stronę www, zatem nie musi instalować żadnego dodatkowego oprogramowania, wystarczy mu tylko telefon, tablet, najlepiej komputer, bo to jednak wygoda w widoku tego panelu użytkownika jest większa na dużym ekranie. Potrzebne jest właśnie urządzenie z przeglądarką internetową, no i łącze internetowe. I teraz użytkownik, każdy użytkownik dostaje swoje hasło, swój login, no tak jak to macie Państwo we wszystkich innych serwisach, gdzie
stworzone są konta użytkownika. No i po zalogowaniu się widzi taki ekran. Co widzimy na tym ekranie? Ekran główny to jest ekran, który w tej chwili Państwo widzicie. Do niego zawsze można wrócić. Przyjęliśmy taką zasadę, że jest tam główny przycisk powrotu do widoku zestawu hydroforowego. Na tym głównym ekranie widać oczywiście pompy. No to jest jakaś grafika standardowa, która ma odzwierciedlić widok zestawu hydroforowego. Tu jest przykład zestawu Hydro Multi-E czteropompowego. Hydro Multi-E charakteryzuje się tym, że nie ma jednego głównego sterownika. Wszystkie cztery pompy mają te same sterowniki, a jedna z tych pomp jest pompą tak zwaną master, czyli tą królową, pompą zarządzającą. Gdyby, nie daj Boże, doszło do uszkodzenia sterownika, wtedy funkcję sterowania całym zestawem przejmuje kolejna pompa z kolejnym swoim sterownikiem. Dla takiego zestawu hydroforowego, żeby uzyskać taki monitoring, włożony do środka w jedną pompę tylko jest moduł CIM260, który działa za pośrednictwem sieci komórkowej. To jest o tyle istotne, że sam montaż i uruchomienie takiej wizualizacji na zestawie hydroforowym no jest, rzekłbym, wręcz banalnie proste, bo wystarczy odkręcić cztery śruby znajdujące się tutaj na pokrywie, ściągnąć tą pokrywę, włożyć moduł CIM z wcześniej już włożoną kartą SIM, bo to działa po sieci komórkowej. Zamykamy tą obudowę, wystawiamy antenkę na zewnątrz pompy. Te anteny są magnetyczne, więc się tam z montażem nie ma kłopotu. I nasz zespół automatyków uruchamia tą wizualizację i tyle. I zestaw jest gotowy już do monitorowania w ciągu naprawdę relatywnie krótkiego czasu. Kolejnym elementem, który widzimy na ekranie, to są podstawowe parametry dotyczące pracy zestawu. I tutaj chciałbym wspomnieć, że głównym zadaniem takiego zestawu hydroforowego jest podnoszenie ciśnienia. Zatem ciśnienie aktualne jest tutaj wyszczególnione na pierwszej pozycji. I teraz pamiętacie Państwo, kilka slajdów wstecz pokazywałem taki slajd, gdzie z jednej pompy wyskakiwało w dymkach pełno informacji, tam dziesiątki informacji. I to właśnie było z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego. I teraz efektem zebrania tych danych wyskakujących z pompy w tych dymkach, one fizycznie są w tak zwanych rejestrach. Przeniesione to zostało na nasz serwer, gdzie oprogramowanie zebrało te dane i zrobiona została wizualizacja, to tutaj jest efekt tego, co zostało wydobyte z tej pompy. Czyli odczytujemy sobie z pompy ciśnienie, jaka jest wartość zadana, jaki jest pobór mocy, zużycie energii, czas pracy, która pompa pracuje, w jakim trybie pracy jest i czy pracuje. To są dosyć takie podstawowe informacje, ale oczywiście w zależności od wymagań klienta mogą one być, może być ich przedstawionych jeszcze więcej. Tutaj na dole widzicie Państwo dane elektryczne pomp. To są przyciski, którymi jesteśmy w stanie przejść do ekranów, na których pojawią się parametry elektryczne poszczególnych pomp. Będziemy mogli sobie zobaczyć na przykład pompa pierwsza, jakie ma aktualnie zużycie energii, natężenie prądu i tak dalej, i tak dalej. Teraz istotnym elementem tej wizualizacji jest to, że taka jedna wizualizacja może nam obsłużyć naprawdę dużą ilość instalacji. No bo tak jak wspomniałem, w takim Krakowie jest na przykład 13 instalacji, bądź tutaj w Bydgoszczy mamy już kilka z 7. I teraz użytkownik końcowy, logując się przez stronę www, wchodzi na tą wizualizację i przechodząc sobie przez te, klikając fizycznie po prostu na te przyciski, przechodzi do kolejnych zestawów hydroforowych, które ma monitorowane. Tutaj, jak widzicie Państwo, są adresy ulic, czyli po prostu
fizycznie zestawy hydroforowe są zainstalowane w różnych fragmentach, w różnych częściach miasta, na różnych ulicach i użytkownik mając jeden panel użytkownika może sobie zobaczyć, jak się zachowują i co się dzieje z tymi zestawami hydroforowymi w różnych lokalizacjach. Ważnym elementem pracy tutaj tego monitoringu jest moduł alarmów. Moduł alarmów, to za chwilę Państwu pokażę, no, służy, jak sama nazwa wskazuje, do tego, żeby poinformować o jakichś stanach alarmowych i to, jak się dzieje, to za chwilę Państwu pokażę. Tutaj wspomniałem, że ciśnienie, to co w czerwonej ramce w tej chwili jest zaznaczone, ciśnienie to jest ten podstawowy parametr i dla tych podstawowych parametrów, które uznaliśmy, że są najważniejsze dla poprawnej pracy, są z boku takie małe, tajemnicze, szare przyciski. Te szare przyciski to jest nic innego jak dostęp do danych historycznych, które pojawiają się w formie wykresu. I to, co widać tutaj na wykresie, to jest wykres ciśnienia pracy naszego zestawu hydroforowego, to jest ciśnienie tłoczenia, czyli to, co zestaw hydroforowy już fizycznie wypycha z kolektorów na instalację do budynku. I tak jak widzimy tutaj na przestrzeni, akurat to jest godzinowe, zestaw pracuje stabilnie, cały czas z drobnymi wahaniami, no ale taka jest specyfika pracy zestawu hydroforowego, w zależności od rozbioru, od zużycia wody, ale ciśnienie jest stabilnie utrzymywane na poziomie tam około 6,3 bara. I to jest ważna informacja dla użytkownika, dla osoby zajmującej się zestawami hydroforowymi, czy w przypadku pomp dla osoby, która zawiaduje stanem instalacji, urządzeń, tego, co się dzieje, że jego urządzenie działa poprawnie. Tutaj widzimy to naocznie, że pompa pracuje i ciśnienie jest poprawnie dostarczane do instalacji. Moduł alarmowy, tak jak wspomniałem, będzie nas informował na temat stanów niepożądanych. W przypadku tej wersji monitoringu zestawów hydroforowych przewidzianych głównie dla spółdzielni mieszkaniowych, wyszczególnione zostały następujące parametry, które są parametrami krytycznymi. Pierwszy to jest tłoczenie, ciśnienie tłoczenia. Na tym ekraniku, to jak Państwo widzicie, ten kwadrat odnosi się do jednego zestawu hydroforowego, widzimy aktualne ciśnienie, jakie panuje w instalacji i jest wybrany próg alarmowy. O co chodzi? Jeżeli ciśnienie aktualne spadnie nam poniżej tego progu, w tym przypadku jest dosyć nisko ustawione na 3 bary, to zostanie wysłane powiadomienie mailowe do użytkownika, no bo wiadomo, że taki użytkownik mając instalację z wieloma urządzeniami, z wieloma pompami, no nie będzie siedział cały czas przy komputerze, tak, żeby wpatrywać się w ekran, co się dzieje z jego urządzeniami. Dlatego my dajemy możliwość wysłania powiadomienia mailowego, które albo trafi na skrzynkę służb technicznych, albo w telefonie też można to sobie skonfigurować i przyjdzie tak samo jak SMS, że w danym momencie wystąpił jakiś stan niepożądany. I w naszym przypadku to jest obniżenie ciśnienia, bądź też wystąpienie jakiegokolwiek błędu na sterowniku pompy. Tych błędów jest w zależności od typu pomp, no jest tych różnych typów błędów dosyć sporo, więc one też mogą, po kodzie błędu można rozpoznać, czy to jest kwestia, nie wiem, suchobiegu albo jakiegoś braku zasilania, albo za wysokie zasilanie, napięcie zasilania, albo nie wiem, problem z fazą, czy coś. No, jest tych alarmów dużo, tylko sygnalizuje, że sterownik jest w stanie zidentyfikować jakiś taki stan niepożądany i przedstawić go w formie kodu błędu, a użytkownik dostanie powiadomienia o tym, że coś się dzieje. Z mojej strony to tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie do zagadnienia monitoringu. Mam nadzieję, że wszystko to, co Państwu przedstawiłem, było w miarę jasne. Gdyby nie, to oczywiście jest możliwość teraz zadania pytania, bądź też tutaj jest na tym slajdzie adres mailowy do mnie. Jeżeli będzie jakieś zapytanie
nazwijmy to komercyjne z Państwa strony, to oczywiście ja to zapytanie, gdybyście Państwo je do mnie wysłali, przekażę do odpowiedniego inżyniera sprzedaży, ale tutaj też będę wspierał przy początkowym etapie. Dziękuję bardzo za uwagę. Nie widzę, żeby tu jakieś pytanie się w chatboxie pokazywało. Zatem zapraszam Państwa do kontaktu i życzę miłego dnia i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, dziękuję i do widzenia.